Witam wszystkich słuchaczy i oglądaczy. Zaczynamy kolejny odcinek. już na samym początku chciałbym usprawiedliwić krótko moją już prawie trzytygodniową absencję na kanale. Ja wiem, winny się tłumaczy, no ale po prostu uległem urokowi przedświątecznych przygotowań, jak również magii samych świąt, oddając się przyjemnościom przyjacielsko-kurtuazyjno-towarzyskim. I nawet prezenty pod choinką znalazłem. I oto, proszę bardzo, taka oto płytka Foo Fighters Concrete and Gold. Już sobie przesłuchałem i faktycznie niezły beton, także jest moc. Dziękuję świętym Mikołaju. Pozostałe prezenty już wypiłem. Jak przypuszczam, błysk wokół jeszcze się utrzymuje, także jest moc. Jednakowoż, niestety, muszę przyznać, mam pewną zagwostkę. Mianowicie chodzi o mojego sąsiada z dołu. Bowiem od dłuższego już czasu dokładałem wszelkich starań, by ubogacać jego jakże szare życie wewnętrzne, dzieląc się muzyką. No, jak ja słucham, to niech inni też skorzystają. Dostarczać mu bodźców dźwiękowych, stymulować i rozbudzać jego wrażliwość, estetykę. Muzyczną. Biorąc pod uwagę jeszcze drewniane stropy, no, sabufer y, zupełnie nie był potrzebny, pełnia doznań gwarantowana. I co? I tak się odwdzięczył, że się wyniósł kilka dni temu. A wraz z nim opuścił mnie jego modem i internet. I na chwilę obecną, tak jak tutaj siedzę i do was rozmawiam, y, jestem y, odcięty od świata i szczerze mówiąc, nie mam koncepcji, jak z tego wybrnąć. Tak więc y, proszę o wyrozumiałość i ewentualnie cierpliwość. Ale dość narzekań i do roboty. A spotkaliśmy się dziś tutaj po to, by porozmawiać o moim przedzmacniaczu gramofonowym. No to zaczynamy! Pominę już takie oczywiste oczywistości i pytanie, co to jest przedzmacniacz gramofonowy, do czego służy, no bo zainteresowani zapewne dobrze wiedzą. Może być to zrealizowane na trzy sposoby. Pewna część współczesnych gramofonów jest wyposażona w taki przedsmacniacz, niemniej no, wiemy, jakiej jakości możemy się spodziewać po takim rozwiązaniu. Również znaczna część wzmacniaczy zintegrowanych posiada. Specjalne wejście właśnie dla gramofonów, także ten przezmacniacz stanowi integralną część wzmacniacza. Tutaj, jeśli chodzi o jakość, no, jest różnie, czasami bywa całkiem nieźle, natomiast najlepszym rozwiązaniem jest wyposażyć się w zewnętrzny, osobny przezmacniacz gramofonowy oczywiście o odpowiedniej dla nas klasie. No, i oczywistym jest, że takie rozwiązanie zastosuję. Oczywistym też dla mnie było, że no nie wydam znacznej części pieniędzy na zakup gotowego przezmacniacza, a po prostu za ułamek tej ceny zbuduję go sam. Kwestia była tylko jakby wyboru aplikacji, układu, no i rozeznania się. No i podjęcia decyzji po prostu, jaki to będzie przezmacniacz. Przeglądając internet, szukając, natknąłem się już nieraz na kilka takich propozycji kitowych. I z AVT, pamiętam, były dwa projekty. Nie pamiętam już teraz, no nie jestem w stanie sprawdzić, bo obecnie jestem poza zasięgiem internetu. AVT 1034 bodajże bardzo prosty układ na, na, na jednym opampie. Także tutaj no, zrealizowanie krzywej ERIA i odpowiedniego wzmocnienia wątpliwe to było. Zresztą gdzieś jak natknąłem się w, w sieci na opinię, to właśnie on jednak nie był w stanie wysterować wystarczająco końcówki mocy. Drugi projekt, nie pamiętam naz no, numeru AVT, jaki to był kit. Y już prezentował się znacznie lepiej, i nawet chyba na audio stereo jeden z użytkowników, którzy, no, y, można powiedzieć, mają pewien autorytet w tej materii, powiedział wprost, że przy zastosowaniu y, odpowiednich komponentów, y, podzespołów, y, ten przezmacniacz no, gwarantuje zadowalającą po prostu klasę. Ja natomiast skorzystałem z innego układu, porównując to, co ten układ za VT, porównując z innym, który znalazłem w sieci, wraz z dokładnym opisem. No, stwierdziłem, że ten drugi będzie lepszy, tak też uczyniłem. Jakiś czas temu jeszcze widziałem, natknąłem się w sieci na ten projekt, natomiast ostatnio już. Po prostu go nie widziałem. No ale nie mniej dokumentację mam, także zaprezentuję za chwilę i omówię, jak się sprawy mają. Moim celem było zbudowanie przedwzmacniacza gramofonowego o zadowalających walorach brzmieniowych, niezłych parametrach, a przy tym no, niezbyt skomplikowanym, jeśli chodzi o budowę. Nie wiem, jaki przebieg będzie miał rozwój mojej choroby winylowo-gramofonowej. Tego nie jestem w stanie ocenić. Czy wygra, że tak powiem, racjonalność, zdrowy rozsądek i zatrzymam się na wkładkach MM? Czy jednak będę miał zamiar wkroczyć w przestrzeń wkładek MC znacznie droższych? I bardziej skomplikowanych przezmacniaczy do wkładek MC? No, tego nie wiem, zobaczymy. Na chwilę obecną jestem na etapie poznawania, eksplorowania tej materii i jeszcze nieraz będę miał okazję przedstawić, właśnie od strony praktycznej no, możliwości zależności między wkładkami. No, o tym sobie po prostu jeszcze będziemy rozmawiać. Tak więc wybrałem stosunkowo prosty układ zbudowany na dwóch opampach. Autor załączył dosyć obszerną dokumentację, bardzo dokładny opis tutaj zależności pewnych elementów od strony wejścia, kwestie pojemności kabli, dokładnie omawia przebieg charakterystyki. ERIA, no i szereg innych tutaj istotnych czynników i elementów mających wpływ na wynik końcowy. Także jeśli chodzi o dokumentację, bardzo fajnie, dokładnie jest to przedstawione. Mamy oczywiście również układ, mozaikę ścieżek, wraz z nałożonymi tutaj elementami, wartościami. Tak więc myślę, że będzie to bardzo pomocne przy ewentualnym budowaniu tego przezmacniacza. A po prawej, zmodyfikowana przeze mnie mozaika, jak widzimy tutaj rozłożenie mas. Chodzi o to, żeby masa zajmowała jak największą powierzchnię na płytce drukowanej. Kwestia właśnie prowadzenia masy, szerokości ścieżek no, czasami jest kluczowa. Tak więc widzimy, pogrubiłem możliwie wszelkie ścieżki, jak najbardziej powierzchnie masy, starałem się tutaj jak najlepiej uzupełnić. Delikatnie rozsunąłem kilka elementów kondensatorów, tak żeby pomieściły się na płytce, gdybyśmy ewentualnie chcieli zwiększyć pojemność. Mam na myśli tutaj kondensatory, zaraz o nich powiem szerzej. A tutaj widzimy obie mozaiki, zarówno samego przedsmacniacza jak i zasilacza. Oczywiście przy takich prądach znikomych w zasadzie możemy zastosować standardową grubość laminatu, znaczy warstwy miedzi 35 mikrometrów myślę, że zupełności wystarczające. Tutaj w zasilaczu zastosowałem stabilizatory LM317 dla połówki dodatniej i LM337 dla połówki ujemnej. No i co oczywiście regulacja samego napięcia plus minus 15 V na APRC, czyli rezystorze nastawny. Jeśli chodzi o zasilanie no to chyba tutaj wszystko jest oczywiste. Spójrzmy jeszcze raz na schemat ideowy jednego z kanałów przez I tutaj parę rzeczy chciałem krótko omówić. Jak widzimy tutaj możemy mieć wątpliwości co do dwóch elementów, ale w opisie jest to dokładnie wyjaśnione. Mam na myśli tutaj dwa elementy, mianowicie kondensator C4 i rezystor R8. Jak widzimy na schemacie, wartość R8 to 820 ohmów, natomiast C4 82 nano. W związku z tym, że są to wartości nietypowe i możemy mieć problem. Po prostu z zakupem, pozyskaniem takich elementów o takich wartościach. Spokojnie możemy te wartości zamienić i za R8 wstawić 750 ohmów, natomiast C4 100 nano. Nie ma to większego znaczenia, nie wnosi jakichś znaczących zmian układowych. Co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? Kondensatory elektrolityczne C2 i C3. To nie jest pomyłka, że tutaj widzimy one plusem, są spolaryzowane do masy. Jest ok, tak, tak powinno być. Natomiast możemy eksperymentować z ich pojemnością. Co prawda, one w zasadzie nie mają wpływu na charakterystykę częstotliwościową, na pasmo przenoszenia. Natomiast. Ja zastosowałem większe wartości. U mnie są 68 mikro, autor podaje w tekście, że spokojnie można nawet do 100 mikro wejść z tymi pojemnościami i w zasadzie to nie powinno jakoś negatywnie wpłynąć. Możemy po prostu z nimi eksperymentować. U mnie są 68 mikro. I teraz tak. Kondensator C5 na wyjściu, on ma wartość 1 mikro. Ja ostatecznie w obecnym układzie zastosowałem 2 i 2. I jeszcze jedna rzecz. Rezystor w ujemnym sprzężeniu zwrotnym R6. On tutaj ma wartość 100 kOhm. Natomiast jeśli chodzi o poziom sygnału i takie referencyjne źródło, no, można by uznać y, odtwarzacz CD, gdzie ten sygnał dosyć y, silny jest. Jeśli będziemy chcieli uzyskać y, taki poziom sygnału z tego przedsmacniacza gramofonowego zbliżony do. Sygnałów z odtwarzaczy CD, no będzie to oczywiście uzależnione od zastosowanej wkładki, i tutaj różnice mogą być dosyć spore, bo przykładowo taka wkładka ortofonu 2M czerwona daje stosunkowo wysoki sygnał 5,5 mV znamionowo. Także to jest dosyć wysoki sygnał. Więc z doświadczenia mogę powiedzieć, bo również dysponuję taką wkładką. Przy wartości rezystora R6 w sprzężeniu 100 kilo uzyskujemy zbliżone wzmocnienie dla wkładki 2M-RED ortofona. Natomiast przykładowo dla wkładki audiotechniki AT95E, która ma stosunkowo niski poziom sygnału, bo 3,5 mV, chcąc uzyskać takie wzmocnienie, jak dla wkładki, o której wspomniałem przed chwilą, no musielibyśmy zmienić wartość tego rezystora i nawet nie będzie przesadą 220 kOhm, czyli ponad dwa razy większa wartość tej rezystancji. Także tutaj jeśli chodzi o te wartości to właśnie od 100 kOhm do 220 kOhm spokojnie możemy tymi wartościami operować tak żeby dostroić poziomami do posiadanej przez nas wkładki. I jeszcze jedna istotna rzecz, chodzi tutaj o kondensatory, których nie uświadczymy na schemacie. W opisie jest to wszystko wyjaśnione. I są to kondensatory C11, C12, C13, C14 to są kondensatory odsprzęgające o wartości 100 nano oprócz tego elektrolity C15C16 C17 i C18, również odsprzęgające. I one muszą się w układzie znaleźć. Te niskopojemnościowe typu MKT100 nano, no tutaj w zasadzie no to nie wymaga to komentarza. Natomiast yy, z tymi elektrolitycznymi. Możemy poeksperymentować. Według schematu pojemność ich powinna wynosić 10 mikro. W moim układzie również się to najlepiej sprawdziło, natomiast zauważyłem, że ich pojemność ma wpływ na pracę. Na koniec kilka rzutów, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, o budowę. No, standardowo wykorzystałem do tego blachę aluminiową. Front jest szczotkowany z naniesionymi napisami metodą termotransferu. Jako boki wykorzystałem takie dębowe klocki, które zostały później olejowane. Myślę, że całkiem fajnie się to prezentuje. A w środku widzimy transformator o mocy 20 W, w zupełności wystarczający do tego układu. W sekcji zasilania już po stabilizacji Rubikony ZL o pojemności 680 Mikro. Natomiast przed stabilizacją Nippony Chemicon o wartości 2200 Mikro KYB. No i wcześniej wspomniany w układzie m, MKT na wyjściu 2,2 mikro zamiast y, 1, tak jak na schemacie. Pozostałe elektrolity te o podwyższonej pojemności 68 mikro zamiast 22, również nipony chemikony. Jak widzimy na panelu jest to wersja druga. Pierwsza natomiast no, w formie takiego prototypu, tutaj troszeczkę eksperymentowałem z zasilaniem. Widzimy y, transformator toroidalny, znacznie mocniejszy, bo 50W. Możemy również zauważyć w mostku prostowniczym zamiast po prostu tradycyjnego mostka diody szybkie BYW29200, jak również kondensator elektrolityczny o znacznie większej pojemności, w tym przypadku 4700 mikro. I szereg drobniejszych różnic. O tych różnicach i o tym, jaki to ewentualnie miało wpływ na brzmienie, powiemy sobie w części drugiej, gdzie przedstawię wyniki testu brzmieniowego, porównania i różnicy między tymi zastosowanymi elementami. Tymczasem, dzięki bardzo za wytrwałość i zapraszam niebawem do części drugiej.